w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś, słuchajcie, testujemy znowu nowości miesiąca słodyczowy! Yeah! Czy to czerwiec? Lipiec. Lipiec już! Ja nie mogę ten czas tak zapierdolić, że to się po prostu w głowie nie mieści. Jak to się dzieje, że już testujemy słodycze z lipca? A słuchajcie, w sierpniu będziemy testować już mój słodycz. Powiedziałeś to? Powiedziałem to, że wyczekujcie, bo będzie coś. W każdym razie, dziś przetestujemy sobie, co pojawiło się na półkach sklepowych w lipcu i czy warto to kupić, czy nie warto tego kupować, czy jest to pyszne, czy nie jest pyszne, także sprawdzimy. A mamy kilka produktów takich, że powiem wam szczerze, że jestem zaskoczony. Chociażby tym. Tu są dumle. Dumle, jak wiecie, to jest taki karmelowy, pyszny cukierek, ale nie. Tym razem mamy malinowy, mamy borówkowy i mamy gruszkowy. O co w ogóle chodzi? A dodatkowo dzisiaj będziemy testować jeszcze nowości od Kizo, bo jak wiemy, Kizo ma swoją markę Kizers i robił całkiem sporo słodyczy, więc zobaczymy, jak to będzie smakowało. W każdym razie nie przedłużajmy i zaczynajmy! Puuu! W ogóle ostatnio na moim kanale było dużo filmów z samochodu i czuję się dziwnie siedząc w studio. No Kasia mi nie pozwoliła wejść do samochodu, tylko każe mi tu siedzieć w tym studio. Okej, okay. Od czego zaczynamy? Żelki. Ja widzę, jedne tak krzyczą do mnie. Przetestuj mnie! Zjedz mnie! A mowa tu o żelkach Haribo grejpfrutowych. Jak wiecie, ja nie przepadam za grejpfrutem. Na przykład o jakieś napoje, czy po prostu sok świeżo wyciskany z grejpfruta. Nie lubię, bo to ma gorzki posmak, ale te żelki mają tak piękny kolor i tak jakoś mnie kuszą, że ja bardzo chcę je spróbować. Naprawdę, mamy tutaj taki trochę różowo-brzoskwiniowy kolor, a drugi jest taki jasny, trochę wpadający w żółty. No i uwaga, sprawdźmy. Otwórzcie się! Dziękuję. Dobra, mamy. Śmierdzą! Śmierdzą żelatyną połączoną z grejpfrutem, takim gorzkim właśnie, to o czym wam mówiłem. O Jezus. No nie no, ten zapach... Pomachaj to. No, mówiłem! Śmierdzą! Blazik chciał chyba wejść. No, boję się tego spróbować. Weźmy sobie może ten różowy. Wygląda jakby był trochę lepszy. Uwaga, próbuję. Fajna konsystencja, bo nie są takie twarde. Mają kwaśną posypkę. W smaku one są naprawdę git. Jestem pod wrażeniem. Spróbuj, Kasia. Nie. Spróbuj. Kasia, widzę, że nie zjadłaś. On chce chyba na dwór. Wiesz, kochasz. No, Kasia nam nie powiedziała w końcu, jak je smakowało. W każdym razie powiem wam szczerze, że ja jestem podekscytowany, bo mi całkiem one smakują. I ja bym dał takie 4 na 5 i polecam wam serdecznie, aż się oplułem i na stole jest moja ślina. Obrzydliwe, Dominik, weź już wyjdź stąd. No dobra, mamy coś, co po prostu muszę wam pokazać. Patrzcie tylko na to. Ja w ogóle dostałem wiadomość od kogoś, ktoś mnie oznaczył na tym, żebym zrobił coś takiego, bo wyszło to. I są to, uwaga, lody, które możecie zrobić sami w domu. I są one o smaku pianki marshmallow i są niebieskie. Ja naprawdę miałem chyba z 10 wiadomości na Instagramie odnośnie tych lodów, żebym ja to zrobił. Więc uwaga, zgodnie z waszą prośbą zrobię to na TikToku. Także obserwujcie mnie na TikToku, tam będzie test tych oto lodów. Ponieważ na nie trzeba czekać 3-4 godziny, no my tutaj nie będziemy teraz studio czekać, więc widzimy się na TikToku z tym, jak wy to oglądacie, to pewnie już ten filmik jest. No dobra, to lecimy dalej. Co my tu mamy? To jest nie lada zaskoczenie. WW batoniki są znane pewnie wszystkim i ja mam wrażenie, że przez ostatnie, nie wiem, 50 lat, nie żyję nawet tyle na tym świecie, ale przypuśćmy, że przez te 50 lat ostatnio, od kiedy WW jest, to nie było chyba żadnego smaku nowego. Aż tu nagle zaskoczenie. Mamy WW, edycja limitowana o smaku kwiatu wiśni, brzmi japońsko, i mamy edycję limitowaną o smaku kokosa. Jak wiemy, kokos jest top of the top, jeżeli chodzi o smaki różnych słodyczy. Wszyscy lubią kokos, oprócz mnie. No nie wiem, jak to się stało. Czemu ja nie lubię kokosa, jak na przykład moja mama lubi kokosa? Więc ten o smaku kokosa pominiemy. Pokazuję wam, że jest taka nowość, ale nie będę go testować, bo pewnie bym go zhejtował, co jest bez sensu, bo to ja po prostu nie lubię kokosa i nie jest to rzetelna recenzja. Ale ten o smaku kwiatu wiśni, no to musimy spróbować, bo jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie smakowało. Czy myślisz, Kasia, że to będzie po prostu wiśniowe, czy to będzie jak drzewo? Oby nie. Oby nie jak drzewo. Uwaga, otwieram. Wygląda totalnie normalnie. Pomąchajmy. Ale ładnie pachnie. Ładnie. Powąchaj. Ładnie. No, ale nie pachnie wiśnią. A czym? Jakimś innym słodyczem. Pachnie jak czekolada z galaretką. Tak. Uwaga. Teraz to na pewno śmierdzi. Poczułem grejpfrut. Co z tych żelków? Dobra, próbuję.
To jest delikatnie kwaśne. Nie wiem, czy bym powiedział, że to jest wiśnia, ale jest to mega fajne. Ej, bardzo dobry wafelek. On mi coś przypomina, tylko ja nie wiem właśnie co. Bo to nie jest do końca tak, że biorę to i od razu mówię, o, wiśnia na 100%. Nie, to ma taki specyficzny posmak, który już znam z czegoś. Może z jakiegoś Merci? Ale dobre to jest. Bardzo mi się podoba w ogóle oprawa, jeżeli chodzi o design, bo bardzo ładnie wygląda ten różowy WW. Naprawdę wygląda to super, więc moja łączna ocena to 4,5 na 5, bo wiecie, jakby kopara nie opada, ale jest pyszne. Tak, polecam. Dominik Rupiński. Werble. Moi drodzy, to jest po prostu niesamowita rzecz. Mamy tutaj Trululu. Jest to, chyba już mieliśmy jakieś jedne pianki od nich. W każdym razie są to pianki marshmallow. Ja wiem, znowu mówię pianki marshmallow, gdzie pianki i marshmallow to jak tak jakbym mówił pianki. Ale mam wrażenie, że jak powiem same pianki, to ludzie nie będą wiedzieli, o jakie pianki mi chodzi. Też tak masz? Pianki marshmallow. Mimo, że to jest pianka. To jak mówić czekolad, czekolada. W każdym razie mamy pianki o smaku karmelu i mamy pianki o smaku freza, czyli truskawka chyba. Testujemy. Czekolada z bananem? I nie wzięłaś mi jej? Kasia, ty mnie w ogóle nie znasz. Ja myślałem, że się znamy tyle lat. Dobra, jest. Sprawdźmy te pianki, teraz już nie będą smakowały tak samo. Wow, pachną jak wata cukrowa, truskawkowa. Ej, naprawdę pachnie to totalnie watą cukrową. Jakby ktoś mi dał to tak na ślepo, to bym powiedział, że to jest wata cukrowa, a nie pianka. Oj, są bardzo posklejane ze sobą. W sensie, to by mogło, zobaczcie. To jak wypadnie, to jako cały jeden glut. O, jednak nie. Są mocno sklejone w środku. W każdym razie one mają chyba jakiś syrop w środku jeszcze. O tak, patrzcie na ten dżemor wypływający po prostu z tego. Dobra, próbujemy. Kurde, ta truskawka w środku jest przepyszna. Wow, i pianka jest super miękka, bardzo dobra. I naprawdę to zrobiło na mnie wrażenie. Sprawdźmy, jak będzie smakować karmelowe. Karmelowe są białe, również są sklejone na maksa. Czy to ma jakieś nadzienie karmelowe? O, to wygląda dziwnie. Tak to się prezentuje w środku. Jest taki żelek trochę bardziej. Trochę kawał? Dziwne. Ciekawe, jakby te bananowe smakowały, co? Podsumowując, ten karmelowy trochę mi zalatuje mimo wszystko kawą, ale wiecie co mi najbardziej on przypomina? Shake krówkowy. Naprawdę, nieważne z jakiej lodziarni, po prostu shake krówkowy smakuje właśnie jak to. Jeśli chodzi natomiast o truskawkę, no to była dla mnie ona o wiele bardziej orzeźwiająca i o wiele bardziej mi smakowała, więc truskawce daje 5 na 5, karmelkowi daje 4 na 5. Mimo wszystko są to pianki, jedne z lepszych jakie jadłem w Polsce. Serio, bardzo pyszne, naprawdę bardzo pyszne. Mamy, słuchajcie, nowy odpowiednik lodów. Mieliśmy lody, zwykłe lody. W Rożku pojawiło się nagle lody mochi i wszyscy oszaleli na punkcie mochi. No i jedna firma stwierdziła, okej, nie będziemy robić mochi, zróbmy coś jeszcze innego. Zrobili makaroniki w formie lodów. Makaroniki to jest nowa forma lodów, czy to się przyjmie, to się okaże. Jest to marka Bougie. Mega bougie. Mamy aż 3 wersje tych lodów, są one dostępne w Żabce, nie pamiętam tylko w jakiej cenie. Chyba około 5 zł, cena wam się oczywiście tutaj pojawia na ekranie. No i mamy lody o smaku wanilia i słony karmel. Mamy lody o smaku mango marakuja i mamy lody o smaku borówkowo-czekoladowym. Może przejdźmy do tych bardziej orzeźwiających, czyli mango marakuja. Okej, trochę rozjechany, tak delikatnie się rozjechał, ale wygląda to jak makaronik. Ma w środku sobie lody i na wierzchu jest ciastko, próbujemy. Bardzo mi nie smakuje ten aromat. Makaronik jest na maksa migdałowy, ale nie taki, że z migdałów, tylko jest olejek arachidowy, taki migdałowy dany. Ale smak mi nie smakuje w ogóle te mango marakuja, jakie złe. Ja się chyba przyzwyczaiłem, że lody o smaku mango marakuja, albo po prostu mango lub marakuja, jadłem w formie sorbetów i sorbety są o wiele ciekawsze. To jest ze śmietanką i ta nie siedziało mi to w ogóle. Ja takie 3 na 5. Mi bardzo nie podpasowało. Sprawdźmy jeszcze borówkę i czekoladę. Okej, ten również jest rozjechany. Nie wiem o co chodzi, ale jest przepięknie fioletowy. Wygląda obłędnie, więc uwaga, próbujemy. To ciastko ma w sobie za dużo moim zdaniem tego olejku. Nie pasuje mi to ciastko w ogóle. Ja je wow, patrzcie to. Tu jest w środku czekolada. Ja to ciastko zdejmę i zjem samo nadzienie. No, praca. Jednak nie, ta czekolada jest dziwna. Samo nadzienie borówkowe, czyli lód borówkowy, jest pyszny. Ta czekolada w środku? Kurde, to nie zastąpi mochi, słuchajcie. Nie. Podsumowując, mochi zrobiło furorę, ale jeśli chodzi o makaroniki, moim zdaniem jest tu jeszcze dużo do dopracowania. Mi one po prostu nie smakują za bardzo i szczerze mówiąc, nie kupiłbym tego ponownie. Jest to dla mnie takie 2 na 5 i no nie wiem, może poczekamy na kolejne smaki, może będą lepsze. Ja szczerze mówiąc nie mam już ochoty próbować tego trzeciego, bo po prostu mi to naprawdę nie smakowało.
jak już jesteśmy przy marakui, to przejdźmy teraz do tych oto ciastek. One wyglądają trochę jak delicje, ale mają w sobie nadzienie marakujowe i uwaga, brzoskwiniowe. Soft cakes with a peach and passion fruit flavor center. Coated in a dark chocolate. Yay! Wow, co tu się dzieje? Patrzcie, są takie dwa rządki. One pachną nawet jak delicje. Ej, naprawdę, to jest odpowiednik delicji. Bierzmy jedno. Nie ma napisu delicja pod spodem. Podróbka. Próbujemy. Powiedziałbym nawet, że są bardziej brzoskwiniowe niż marakujowe. No. I smakuje trochę jak japońska brzoskwinia. No. Spróbuj, Kasia. Naprawdę bardzo dobre. Pachnie super ładnie. Jakby delicje zrobili w tym smaku, to by był szał. Jeżeli chodzi o jakość czekolady i ciastka, wydaje mi się, że jest bardzo podobnie do delicji. Nie wiem, czy tutaj ta czekolada nie jest bardziej gorzka niż w delicjach po prostu. Ale ogólnie samo ciastko, jak dla mnie 4,5 na 5, bo jest naprawdę pyszne. Mogłaby być właśnie mniej gorzka ta czekolada, ale nadzienie jest świetne. Delicje, to jest teraz do was wiadomość. Zróbcie taki smak i to będzie furora. Naprawdę. Przejdźmy do tego, co mnie ciekawi najbardziej. Dumle. Jak dumle, czyli karmelkowe słodycze, mogą być teraz malinowe, borówkowe i gruszkowe? O co w ogóle chodzi? Kto to wymyślił? Ja testowałem jeszcze takie, pamiętam, o smaku przyprawy korzennej. Były chyba też miętowe, ale owocowe? Okej. Są zielone, fioletowe i różowe. Dobra, różowe to malina. Czy to nadal będzie miało w sobie karmel, tylko ten karmel będzie mieć aromat? Przekonajmy się. W środku nadal normalnie jest karmel. Nigdy w życiu bym nie powiedział, że to jest malina. Może na koniec? Weź, Kasia, spróbuj. Czujesz tam owoc? Ja prawie nie czuję. No właśnie. Dopiero po smak, po zjedzeniu mam trochę taki owocowy, ale w trakcie jedzenia nie czułem. Dobra, malina była ok, prawie nie czuć. Było to bardziej karmelowe na pewno niż malinowe. Sprawdźmy borówkę. W borówce czuć od razu. Przez to, że to ma taką klejącą konsystencję, ja się czuję, jakbym jadł mambę. Borówkowe jest obłędne. O wow. Sprawdźmy teraz gruszkę. To może być najdziwniejsze akurat. W zapachu nic nie czuć. Pyszne. Pyszne, wyśmienite. Fajne. Podsumowując dumle, powiem szczerze, że jest to dla mnie bardzo duże zaskoczenie, ale borówkowe i gruszkowe 5 na 5 jest to dla mnie fenomen. Karmelki o smaku owocowym, przepyszne. Jeżeli chodzi o malinę, ja prawie jej nie czułem. Nie wiem, może to jest kwestia mojego podniebienia, ale dla mnie było to zbyt jałowe i było po prostu karmelowe. W każdym razie, mimo wszystko te dumle, nawet z tą wpadką z maliną, daje 5 na 5 i jest to na razie mój faworyt z dzisiejszego odcinka, bo jest to dla mnie po prostu szokujące, że zrobili takie smaki dumli. Serio. Przejdźmy do batonów, które są, uwaga, jakieś proteinowe chyba, ale nie wiem. Fruit and nut, o co chodzi? Jest to jakaś dziwna, wyglądająca na zdrowszą wersję batoników. Mamy Bounty, mamy Mars i mamy Snickers. Jak wiecie, za Snickersem nie przepadam, jak wiecie, Bounty jest kokosowy, więc też nie przepadam, dlatego przetestujemy sobie Marsa. No i wygląda on całkiem nieźle, ponieważ wygląda jakby miał kawałki karmelu na wierzchu, jest posypany, w sensie polany czekoladą, no i ogólnie zapowiada się nieźle. Ale jak to będzie smakowało? Jestem mega ciekawy. Mars Fruit and Nut, batonik daktylowy. Lowy z rodzynkami i... Co? Jeszcze raz! Jest to Mars! Mars, czyli uwaga! Czekolada, karmel, mniami, batonik daktylowy z rodzynkami i orzeszkami ziemnymi. Ciekawe. Co się wydarzyło? Zrujnowali Marsa. To jest, słuchajcie, jakaś zdrowa wersja Marsa. Czy te inne też są daktylowe? Tak! Wszystkie są daktylowo-rodzynkowo-orzechowe. Otwórzmy to. Tak prezentuje się ten batonik. Perfekcja! Jej! Ja ogólnie próbowałem kiedyś daktyle i dla mnie one nie są złe. To jest jeden ze słodszych takich owoców suszonych, ale kurde. Dobra, próbujemy. Nienawidzę tej konsystencji zdrowych batonów. Fuu, komar tu jest, który chodzi. Nie, jak się nabierzecie i pomyślicie, to będzie smakowało jak Mars, uwierzcie mi, że nie. To w niczym nie przypomina Marsa. W ogóle nie przypomina Marsa. Ja nie lubię takich zdrowych batoników typu właśnie daktylowe. Mi nie pasuje ta konsystencja, ten smak też jest dla mnie dziwny. Może to trochę przesada, że aż wyplułem, ale dzisiaj akurat jestem jakiś wrażliwy na smaki. W każdym razie nie, to nie jest w ogóle Mars, jest to dla mnie 0 na 5, nie chcę tego jeść nigdy więcej. Przejdźmy zatem do pyszności i mamy tutaj, uwaga, żelki Haribo Berry Clouds. Jak wiecie, ja kocham owoce leśne, więc berries wszystkie pycha. Mamy tu chmurki i są one różowe i niebieskie. Różowe, niebieskie i fioletowe. Nie ma opisanych smaków, a jeżeli chodzi o aromaty, to mamy tutaj marchew, rzodkiewkę, jabłko, batat, hibiskus, czarna porzeczka. Okej, sprawdźmy. Powąchaj i powiedz mi, co ci to przypomina.
Ty już wiesz, ja wiem. Te żelki po otwarciu pachną totalnie jak moje perfumy o zapachu niebieskiej maliny. Identycznie. Kurde, nic bardziej zbliżonego chyba do zapachu tych perfum nie czułem. Bo ja się inspirowałem ogólnie tworząc perfumy, inspirowałem się żelkami Sour Patch. To oddaje bardziej. Serio, to pachnie identycznie. Dobra, mamy niebieską chmurkę, mamy różową chmurkę, bo się skleiła i mamy tą fioletową chmurkę. Ja chcę spróbować tej niebieskiej, bo możliwe, że to jest niebieska malina. Uwaga. Niebieska malina. Jestem przekupiony. Trochę słodsze niż niebieska malina, ale co mięciutkie. Ej, pyszne. Powiem wam tak, mnie one przekupiły samym zapachem. Nie mogę ocenić tego inaczej niż 5 z plusem na 5, bo naprawdę są to przepięknie pachnące żelki, a przy okazji są pyszne. Przetestujcie sobie koniecznie. Serio, jak nie chcecie kupować moich perfum, to otwórzcie to, powąchajcie i wtedy powiecie, idę do Biedronki po perfumy. Sprawdźmy teraz precelki Garfielda. Garfield. Była jakaś piosenka z Garfieldem? Nieważne, mamy tutaj precle, które są polane w czekoladzie. Taki basic, ale może być to smaczne, spróbujmy. Zależy, czy wybrali dobrą czekoladę, na przykład Wedel. Czy wybrali jakąś złą czekoladę, zaraz się okaże. O, żeż w mordę śmierdzą jak przekąska psa. O co chodzi dzisiaj z tymi rzeczami? Co się dzieje? Doszliśmy jeszcze do wniosku z Kasią, że one trochę pachną jednak jak jedzonko dla rybek. Naprawdę. Ja nie wiem, o co chodzi w dzisiejszym odcinku, ale tak wiele rzeczy mi dzisiaj nie smakuje, że może ja mam zły humor? Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę dzisiejszy odcinek jest jednym z odcinków, gdzie mi większość rzeczy nie smakuje. Skandal. W każdym razie spróbujmy tego precla, bo wygląda on normalnie. Miejmy nadzieję, że w smaku też będzie normalny. O. Normalny. Jest to taki normalny precel w słabej czekoladzie. Jest to trochę tak taka czekolada z Mikołaja. Chcesz precelki, Kasia? Bardzo dobre, pyszne. Takie, że wszystkim można polecić. Daj. Proszę. Nie, tak serio? Nie kupowałbym ich. Nie smakują mi. Jadłem lepsze precele w czekoladzie. Te z firmy takiej, jak to się nazywało? Coś na F chyba. Kojarzysz takie niebieskie opakowanie amerykańskie? One są dostępne w Oszonie na pewno. Wiesz, które? Wrzucimy wam tutaj zdjęcie. Bo to są precele, które mogę polecić. Te... Nie do końca. Ja bym dał takie 2,5 na 5, bo nie ma tragedii. Nie zapominajmy o produktach, które pokazywałem wam na początku, czyli Kizers. I mamy tutaj, słuchajcie, jakby nie patrzeć, trochę podróbę Reese's. Jest to taki odpowiednik Reese's, ale bez dodatku cukru, z tego co widzę. I mamy opcję typowo Reese'sową, czyli mamy masło orzechowe. No i mamy opcję, która jest w ogóle inna, taka ciekawa wariacja, ponieważ mamy tutaj malinę z białą czekoladą. Więc spróbujmy sobie najpierw tego i zobaczmy, czy to smakuje w ogóle jak Reese's, czy jest w ogóle inne. Okej, wygląda bardzo podobnie. Wiadomo, jakby na tą stroną to wygląda wręcz identycznie. Nie ma tutaj takiego papieru, tylko mamy taką tackę po prostu na to. Więc uwaga, próbujemy. Ja ogólnie nie przypadam za Reese's. Przekonuję się coraz bardziej, ale jeszcze to nie jest top of the top, jeżeli chodzi o moje smaki. Ale uwaga, próbuję. Mam wrażenie, że tutaj to masło orzechowe jest mniej czuć niż w Reese's, dzięki czemu mi trochę bardziej smakuje. I karmel, który tutaj jest, jest płynny. To jest trochę tak, jakby wymieszać masło orzechowe z białą czekoladą i do tego dodać jeszcze karmel. To jest wtedy to. Bo jak widzicie, jest to w środku w ogóle płynne. Szczerze, mi to bardziej smakuje niż Reese's, ale może dlatego, że nie czuć tam aż tak masła orzechowego. Sprawdźmy tą malinową wersję. Jak widzicie, opakowanie jest różowo-niebieskie, więc bardziej mnie przekonuje. Uwaga, otwieramy. Wygląda to identycznie, ale w zapachu czuć malinę. Dobra, uwaga, próbuję. Turbo słodkie. Tak turbo słodkie, ale dobre. Smakuje trochę też jak lizak Chupa Chups. Nie od tego ten karmel płynący. Spróbuj, Kasia. O, fajne. Fajne, ale turbo słodkie i szczerze chyba nadal wolałbym kupić ponownie wersję z masłem orzechowym niż tą z malinami. Ale ogólnie mocne 4 na 5. Serio dobre. No i ostatnia rzecz, słuchajcie, Kinder! Kinder, pojawiła się nowość. Jak ja to widziałem na Food News Polska, to mówię, musimy to mieć, musimy to mieć. No i mamy Kinder Paradiso. Paradise. Są Claudio Aldursi? Wydajcie w hotelu Paradise. No dobra, to mamy tutaj Kinder Paradiso. Co to w zasadzie jest? Biszkop z mlecznym nadzieniem o smaku cytrynowym. Patrzcie, tutaj wygląda to tak, jakby to było jajko sadzone, ale to jest mąka z jajkiem. Dobra, znaczy tak, mąka z jajkiem. Dobra. Próbujemy. No pachnie jak ciasteczko cytrynowe. Ja lubię ogólnie biszkopt cytrynowy, ale miałem nadzieję, że to nie będzie cytrynowe. Wow, wygląda ładnie. Ej, i ma dużo nadzienia. Patrzcie, to się tak otwiera ekskluzywnie. A, to jest jak gąbeczka. O mega, jakie to jest miękkie. Dobra, próbujemy. To jest jak chmurka. Nigdy nie jadłem nic bardziej miękkiego. Dobre. Musisz ugryźć. To jest tak, że ty próbujesz to ugryźć, a to się w ogóle samo rozpada. Nic bardziej miękkiego nie jadłem. Totalnie zaskakująco puszyste. Ale jakie dobre. Rozpływa się w ustach. Ale dobre. Kinder Paradiso przeniosło mnie w paradise. Jestem aktualnie w raju, smakuje mi to bardzo. Także żegnam. Jestem Claudia Eldursi, a wy oglądaliście Hotel Paradise.
Także podsumowując dzisiejszy odcinek, było kilka rzeczy, które mnie zaskoczyły pozytywnie, a jak i niestety negatywnie, ale chyba mimo wszystko moje ulubione z dzisiejszego odcinka to Kinder Paradise, dumle owocowe oraz żelki, które pachniały totalnie jak moje perfumy. Widzimy się w kolejnym odcinku, bye!